Hej wszystkim, witajcie w kolejnym filmie i po matkach widać, ale musi się pojawić ten film, bo mam wrażenie, że to też jest taka nasza coroczna tradycja, ale za każdym razem gdzieś tam pojawiają się nieco inne rzeczy, więc warto do tego formatu wracać, czyli jak już widzicie, niesienny niezbędnik, zaczynamy. Słuchajcie, a w ogóle tak kolorystycznie wszystko tak się zgrało, że naprawdę ta seria Naznata Glow On to jest w ogóle coś u nas naprawdę totalna petarda, czyli marka Health Labs Care, ale pierwszy punkt, czyli pielęgnacja i naprawdę jesienna pielęgnacja wygląda inaczej niż ta letnia i wiosenna. Jeżeli u Was nie, to okej, ale my zachęcamy do tego, żeby jednak z porą roku też te etapy sobie podmieniać, żeby je bardziej urozmaicać i żeby też pewne składniki typu witamina C, czy bardziej takie nawilżające, natłuszczające produkty wprowadzać do tej pielęgnacji. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie jeżeli teraz, tak jak my, jednak wymieniacie nieco tą całą pielęgnację, to teraz Health Labs ma promocję, w której to zestawy są tańsze i jeszcze z naszym kodem. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie, ale jest to istotne, bo faktycznie jeżeli szykują Wam się zakupy z większą ilością produktów, no to to jest ten idealny czas, żeby się właśnie zaopatrzyć w zestaw. Tak, i my polecamy bardzo serię Glow On. Oczywiście. Wszystkie serie są super, ale patrząc na to, że to naprawdę, no, to nie jest przypadek, bo Karla przyjechała, wiecie co chodzi, my się nie zgadujemy. Nie, my nie mamy tak, że się zgadujemy, ej, to przygotujmy to i to. Nie. Każda to faktycznie używa i lubi. Ja bym tylko chciała podkreślić, że naprawdę jesień to jest czas maseczkowania. 100%. I przede wszystkim tego maseczkowania takiego kremowego, bo tak, w płachcie też super, ale ja mam wrażenie, że jednak kremowe maseczki mają to do siebie, że one tak otulają, powodują, że w ogóle ja już, wiecie, mam tą wizję, że jest ta maseczka, książka, bo nawet wannie takie cieplutkie, świeczki. Cały ten klimat, no, ja go kupuję, ja go chcę i będę go na pewno praktykować i gdybym miała wybierać z maseczek, bo Health Labs Care mają 3 do wyboru, no to najbardziej to ta regenerująca, nawilżająca. O niej już mówiłam wielokrotnie na tym kanale, Karla też ją bardzo lubi, ale też ta oczyszczająca, rozjaśniająca, gdzie jednak, no, to oczyszczanie też, mam wrażenie, że w ogóle jesień i zima jest super do tego, żeby bardziej o tą skórę zadbać, to oczyszczenie takie mocniejsze, dogłębne, żeby rozjaśnić skórę po przebarwieniach słonecznych, petarda, więc naprawdę kozak. A jeżeli chodzi o też buzię i taką codzienną pielęgnację, no to tutaj akurat produkt u mnie całoroczny, ale faktycznie jesienią tego glow potrzebujemy nieco więcej, bo skóra ma tendencję do tego, że no będzie troszeczkę bledsza, to piękna opalenizna z lata będzie powoli gdzieś tam uciekała w niepamięć, więc żeby dodać sobie troszeczkę blasku, to uwierzcie, że to jest taki efekt, który będziecie widzieli od razu, a przy systematycznym stosowaniu po prostu, no, witamina C też rozjaśnia, ale tak pozytywnie rozjaśnia wszystkie przebarwienia, wyrówna koloryt, więc ja widzę ogromny sens stosowania tego serum po prostu, no, longiem cały czas, ale ostatnio też widzieliście w denku, że wymieniłam swój krem pod oczy i naprawdę uważam, że on też dodaje takiego cudownego życia, którego właśnie teraz w te na przykład deszczowe dni bardzo jeszcze potrzebujemy dodatkowo i on cudownie też tak otula, ale robi też takie, że budzicie się, więc oprócz tego, że oczywiście na noc w większej warstwie jako taka maseczka, ale rano na naprawdę, jak przestaniecie zapominać o tym, że rano też istotne jest nakładanie kremu na przykład pod korektor, tym bardziej, jeżeli Wasza skóra jest bardziej przesuszona, bo on jest naprawdę genialny pod makijaż. No i coś, co nas łączy, a raczej coś, co bardzo się cieszy, że nas łączyło. No jest, a ja już prawie pod koniec. Ja już drugie opakowanie. No ja dopiero, wiecie, zaczęłam balsamować się niedawno i to jest taki balsam, który mam wrażenie, że dla osób, które balsamować się nie lubią, jest perfekcyjny, dlatego że się szybko wchłania. Ja po niego instynktownie sięgam po goleniu nóg, czy ogólnie kiedy czuję takie przesuszenie na przykład na moich łokciach, czy na kolanach, czy ogólnie na całym ciele. Ja ogólnie, no, nie lubię się balsamować z tym balsamem. Tym balsamem. Naprawdę to jest przyjemne. Ja jakby, no, tutaj dowód. Jest dowód. Ja no, już jedno całe opakowanie. Jedno opakowanie całe zdenkowałam. W międzyczasie miałam inaczej. Ja ogólnie mam zawsze minimum 2 balsamy otwarte, bo lubię sobie nimi rotować, ale ten wpisał się już jako taki klasyk, do którego będę sobie zawsze wracała, bo naprawdę wszystko się tu zgadza, począwszy od jakby konsystencji, przez opakowanie z pompeczką, przez to, jak szybko się wchłania i jak pięknie pachnie. Wszystko. Tak, wszystko. Naprawdę, więc serio zwróćcie uwagę przede wszystkim na tę serię, bo to jest naprawdę mocno, jak widać, markowa seria. Ja nie będę ukrywała, że jeżeli chodzi o balsamowanie moich ust i latem, staram się o tym pamiętać, ale to nie jest takie hop-siup i pamiętałam w sumie tylko przy wyrywaniu ósemek, żeby faktycznie wtedy dodatkowo to usta nawilżyć, ale poza tym, no to i tak wchodziły jakieś tam czasem błyszczyki, coś.
no nie ma takiego nawyku, a jednak jesienią te usta też będą jeszcze bardziej narażone na zmianę temperatur i ogólnie też ja wieczorem, jak latem, nie lubię się, wiecie, przesmarowywać i dokładać sobie za dużo rzeczy, bo wtedy i tak gorąco, po co, im mniej tym lepiej, tak jesienią, no to dawaj, gdzie jeszcze coś mogę nałożyć, więc wtedy też właśnie mój chodzi, ukochany Nux, nie, bo faktycznie to jest klasyk, do którego obie wracamy, czyli Nux i to jest ta wersja Rue de Miel, czyli balsam, który jest dla mnie właśnie no jakby na tyle niehigieniczny do używania tak po prostu gdzieś tam, wiecie, żeby go wrzucać do torebki, no way, dla mnie to jest idealna opcja na noc, że on sobie stoi przy szafce nocnej i po prostu wtedy sobie robię taką grubą warstwę i rano faktycznie te usta są zdecydowanie bardziej takie nawilżone i no, to jest też coś, o co warto zadbać, a jesienią, a tym bardziej później jeszcze, jak będzie jeszcze zimniej, no to, to jakby bez tego nie ma szans. Tak, oj, nam te recenzje ciebie też, chociaż ciebie nie trzeba, to by się przydało. Czyli golarka do swetrów. To jest niezbędnik absolutny. Absolutnie. Słuchajcie, ja, tutaj są jeszcze resztki po tym lumpeksu, który goliłam, ale to było parokrotnie już opróżniane, bo tak dużo wygoliłam. I ja polecam konkretnie ten model Philipsa. On był naprawdę jednym z tańszych, a jest petardą i to jest też Wasze polecenie, bo jak szukałam 2 lata temu dobrej golarki, czy 3 lata temu, to właśnie na Instagramie, na który Was zapraszamy oczywiście, no to najwięcej Was polecało ten konkretnie model i naprawdę mi się sprawdza, bardzo go lubię. On jest świetny do wygolenia właśnie swetrów, które też są bardzo ważnym punktem, o którym się opowiemy, czy płaszcze, czy ogólnie wszystko co wełniane. Ja nawet mam 2 poszewki na poduszki takie, wiecie, które są też, takie były zmechacone od tego, że tam się pies na przykład o to ocierał i też to się super wygoliło. Naprawdę petarda mój absolutny niezbędnik, który łatwo się czyści, bo tutaj wiecie, odkręcacie też tę górę i tutaj o, pomiędzy też to wszystko się czyści po to, żeby lepiej goliło na baterie, które naprawdę długo, na długo starczają z kubanem. Myślałam, że wiecie, to szybko się będzie męczyło. Nie. Nie, naprawdę. No, ale a propos... Dokładnie. I tutaj ja chcę tylko dodać, bo pod ostatnim którymś z filmów pojawiła się informacja, o, ale gdyby w sieciówkach były lepsze składy swetrów. I teraz mamy dla Was 2 rozwiązania, ponieważ oczywiście swetry to jest absolutny must have i my za to jesień po prostu kochamy. To jest jedna z naszych ulubionych kategorii w ogóle w garderobie, że po prostu no, obie mamy... Mam wrażenie, że w tej kategorii chyba najwięcej. 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 Nie będziemy ukrywać. Ale najwięcej. Dla mnie rozwiązanie jest proste, ponieważ faktycznie sweter sweterowi nierówny. I my już od wielu lat powtarzamy Wam, że naprawdę bardzo istotne, naprawdę w innych częściach gdzieś tam może się w jakiejś pięknej sukience, gdzieś ten poliester nie będziemy ukrywały, że tam nam zależy na tym, żeby wyglądała ładnie, bo jest fajna, bo na przykład bo nie będzie się gniotła i gdzieś on się będzie gdzieś, no przemycał, nie jesteśmy takie zero-jedynkowe, chociaż staramy się jak najbardziej, ale zdarza się gdzieś tam jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o swetry, tutaj już naprawdę zwracamy uwagę bardzo mocno na to, żeby skład był po prostu top. I albo, jeżeli macie naprawdę więcej kasy po prostu do wydania i chcecie zainwestować, no to polskie marki naprawdę moim zdaniem no wiodą prym w tym, jak te swetry mogą wyglądać pięknie, jakie mogą mieć piękne kolory, jakie mogą mieć piękne fasony i jakie mogą mieć genialne składy i jakby teraz już też wiemy bardziej od kuchni. Więc poczekajcie z zakupem. Jakby... Jeszcze poczekajcie, ale jeszcze niemniej chodzi o to, że wiemy skąd te ceny też się biorą, że to naprawdę nie jest już tak, teraz że są zdziercy. Tym bardziej teraz wiemy. Dokładnie. To, że to nie jest dzierstwo i po prostu, a zaróbmy, tylko naprawdę jakby te wszystkie przędze, to, że one zazwyczaj są na przykład, nie wiem, z Włoch, czy wiecie, że to są naprawdę po prostu takie no najlepsze, albo Merino, jakby, z Nowej Zelandii, albo dokładnie, że to jest naprawdę jakby, o to w tym chodzi, że to jest droga sprawa, tak. Ale zdecydowanie warto zainwestować, tym bardziej, jeżeli macie golarkę, bo to są swetry, ja tego, ten sweter wygląda wciąż jak nowy, a wiecie, że... No dosłownie nie miałam co Cię zgolić, kobieto. Nic, nic. A to jest sweter, który też już jest kilka sezonów. Mamy ogólnie swetry inne swetry polskich marek, które są z nami po prostu już od lat i wiemy, że wystarczy dosłownie delikatne odświeżenie i one już są jak nowe, a te sieciówkowe, faktycznie akrylowe, po prostu nie dość, że nie grzeją, powodują, że Wasze ciało się poci, mogą spowodować też jakieś podrażnienia na Waszej skórze, no to jeszcze jak już się zepsuje akryl, jak już się zmechacie, to jego już tak pięknie nie ogolicie, nie ma szans. Nie, bo ale dlatego to nie da rady. Dlatego drugim wyborem oczywiście są naszym zdaniem lumpeksy. Bo jeżeli zależy Wam na tym, żeby mieć dobry skład, no to zerknijcie choćby nawet do naszego poprzedniego holu lumpeksowego, w którym pokazujemy Wam w końcu, co z nami trafiło do domu i zobaczycie, ile tam jest wartościowych rzeczy.
Tak, ja tylko dodam, że faktycznie jak robiłyśmy przegląd sieciówek, ten film też już na naszym kanale od dawna śmiga, pokazywałyśmy, że są pewne wybory, na przykład w Zarze były ten kardigan z 100% wełny i tak dalej. Te ceny też już są 200 zł w górę, ale tylko dodamy, żeby się też się nie dawały tak nabrać, dlatego że to są przędy, które są bardzo cieniutkie. I my też wiemy, że polskie marki, kiedy robią swetry, to one są z podwójnej grubości przędzy, więc to ma też znaczenie, że ten sweter jest grubszy, nie jest prześwitujący, nie jest taki, wiecie, że go raz zgolicie i nagle nie ma swetra. Bo to też o to chodzi, żeby ten sweter po prostu był grubszy, żeby był mięsisty. I w sieciówkach znajdziecie takie swetry, one będą od razu droższe, a jeżeli będą tańsze, to zwróćcie taką uwagę, jak cienki jest ten materiał i na jak długo Wam faktycznie będzie mógł służyć. No i kolejny, myślę, że płaszcze. Tak. Ogólnie. Ja Wam powiem, że no płaszcze też, moje ulubione płaszcze są z lumpeksu. Mhm. Granatowy, czy jakiś taki z kożuszkiem. Ostatnio zakupiłam sweter w Reserved. Płaszcz. Płaszcz. On tutaj nawet wisi za Karolą. Zielony. I on jest taki ala troszkę, jakby to nazwać, taki lekka pistacja, trochę szałwia, ale taka jaśniejsza. I to jest jedyny taki zakup, który gdzieś tam, bo mówiłam Wam, że albo różowy, albo zielony płaszcz mi się marzy. And that's it. Ja jakoś tak mam wrażenie, że naprawdę w lumpeksie warto szukać, bo tam czy kurtki, czy płaszcze są w dobrych cenach i bardzo często, ja też właśnie ostatnio kupiłam płaszcz, a propos znowu tego filmu lumpeksowego, który praktycznie wygląda jak nówka sztuka. Kosztował mnie 15 zł, a jest z Vero Mody. On normalnie pewnie kosztował ponad 200 zł. Więc naprawdę warto. I tak. Płaszcze jednak są takim nieodzownym elementem jesieni. Nie mówimy już o tych bardzo grubych, no bo te takie jakieś... To jeszcze będziemy, może jeszcze będzie jakaś zimowa wersja tego filmu. Tak, ale jednak płaszcze, trendy trendami. Wiemy, że teraz są modne, przeróżne kroje i tak dalej, ale jednak my jesteśmy ogromnymi fankami stawiania na klasykę, taką ponadczasową, że jeżeli już inwestujecie albo po prostu znajdziecie coś super w lumpeksie, to niech to służy latami, niech to będzie w trendach latami. Jeżeli nie macie ochoty po prostu wydawać większej kasy, bo te mikrotrendy, one kuszą, nie? Ale jeżeli się nie lubicie bawić w modę i to nie jest w ogóle Wasza bajka, to odpuśćcie sobie te mikrotrendy. Płaszcz po prostu klasyczny, nawet trencz to będzie idealny wybór. Ja swój trencz też bardzo klasyczny, beżowy, również kupiłam w lumpeksie, ale skoro jesteśmy przy płaszczach, to moim zdaniem jesiennym niezbędnikiem absolutnym jest oczywiście płaszcz przeciwdeszczowy. Jeżeli tym bardziej jesteście psiarzami, więc jakby czy pada, czy nie wiem co, musicie wyjść, bo są potrzeby też innych członków Waszej czworonogiej rodziny. Ja się śmieję, ale faktycznie mój płaszcz, który jest też sprzed lat, gdzieś go dorwałyśmy chyba też w filmie, w którym kupowałyśmy sobie nawzajem, na Zalando, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale kocham go i za kolor, który po prostu nawet po prostu rozpogadza najgorsze chmury, bo po prostu ta niebieskość taka bardzo intensywna jest faktycznie, no on jest takim typowym sztormiakiem, ale z drugiej strony jest tak szczelny, tak praktyczny i ładny. Tak niezniszczalny, bo ja naprawdę noszę, ja go naprawdę bardzo często noszę, w zasadzie za każdym, on wisi po prostu właśnie też na przedpokoju zawsze jako ta deska ratunkowa, kiedy mrzy, czy pada, czy leje i autentycznie uważam, że zestaw przeciwdeszczowy wcale nie musi kojarzyć się z czymś jakimś takim, wiecie, właśnie, że kurtka po prostu ohydna, bo leje, to muszę założyć jakiś tam, nie, naprawdę tych sztormiaków takich bardzo ładnych jest dużo i myślę, że to też może być właśnie taki, no, że właśnie w takim czymś też możecie się pobawić modowo, jeżeli macie ochotę, albo kolorowo. Tak, ale myślę, że do takich sztormiaków idealne kalosze. Dokładnie. Ja w tym roku się zapatrzyłam faktycznie w Huntery, o którym mówiłam Wam w vlogu, też Was odsyłamy, ale kalosze mi się marzyły od bardzo dawna, tylko miałam z tym problem, że te takie klasyczne kalosze jakoś zawsze są na mnie za szerokie w łydce i po prostu latała mi w tym noga, niewygodnie mi się w tym chodziło, mierzyłam ich wiele, ale w końcu postawiłam na Huntery i odsyłam Was w ogóle do CCC, bo tam naprawdę te Huntery możecie kupić o wiele taniej. Ta marka chyba została wykupiona przez jakąś inną firmę i te ceny po prostu tych takich klasycznych modeli spadły diametralnie, bo oni je wyprzedają. Więc myślę, że warto się skusić, bo normalnie te Huntery kosztowały 800, a ja je kupiłam za niecałe 200. Bo to była jeszcze jakaś przecena back to school czy coś tam, to było za 179 czy 190 coś. Więc jak na... Dlatego się skusiłam, nie ukrywam, bo ta moja wewnętrzna cebula mówi, nie no, 800 na kalosze, Martyna, oszalałaś. Ale jeżeli macie kasę na to, to ja jak najbardziej uważam, że to są takie buty, które będą co roku Wam służyły. Mam nadzieję i trzymam za to po prostu i kciuki i cross the fingers, żeby one służyły, no tutaj po prostu stoją i dlatego tak macham ręką, że one mi posłużą na lata. Mam taką nadzieję, że marka, za marką będzie też szła jakość.
I kolejna rzecz, którą mogliście zauważyć od razu, czyli nasze ciemniejsze usta, ale faktycznie no jesień też sprzyja, żeby trochę w tym makijażu w ten sposób poszaleć, więc no właśnie, kiedy jak nie teraz, kiedy będziemy na przykład właśnie bardziej w szarościach, będziemy w jakichś burgundach, no to niech na tych ustach też coś takiego się pojawi. My sięgnęłyśmy po nasze klasyki, tak. U mnie, słuchajcie, nie wiem ilu letnia, nie, ale jakby nie szkodzi mi. Nie, no i cały czas się trzyma zarąbiście. Trzyma się, czyli heroina z maka, taki, no taki fiolet, który pamiętam, że wtedy mnie tak zaskoczyło to, że ja w ogóle po tą pomadkę sięgnęłam. Ale no taki klasyk, do którego wracam. Tak, a u mnie Diva też z maka, my kupiłyśmy te pomadki dosłownie w tym samym dniu, ale faktycznie, realnie te kolorowe pomadki, takie ciemniejsze, to jest jedyny element, który tak wybitnie mocno się zmienia, jeżeli chodzi o porę roku, bo to czy my jakieś tam ciemniejsze, nie, już nie ma tego, że ciemniejsze cienie, że więcej czegoś tam, nie. Chociaż ty faktycznie z bronzerem mówiłaś, że czy z bronzerem nawet bardziej chodzi o to, że ja się jednak mam tą różnicę, że gdzieś tam latem faktycznie uda mi się bardziej opalić, więc jak później blednę, to gdzieś mi tego słońca brakuje i moja Izadora, bo też ją tutaj zabrałam, no służy mi bardzo, tym bardziej jak jest jeszcze w tym odcieniu, w którym jest beach tan, czyli po prostu plażowa opalenizna, ale faktycznie kocham ten bronzer za to, jak łatwo się nim można właśnie opalić, niekoniecznie wykonturować, a z drugiej strony nie tworzy plam i nie zrobi takiego, wiecie, solarium, tylko naprawdę ten efekt może być subtelny, ale jednak... Wyczuwam ulubieńców roku. Tak, ja też jakby nie ma wątpliwości, ale uważam, że i szczerze polecam w tym mniejszym opakowaniu, bo teraz widzę, o ile bardziej jest dla mnie praktyczny właśnie zamiast tego wielkiego koła, którego nie dość, że ciężko gdzieś przewozić, to żeby nie jakby tak się, czy siak jest lusterko, więc git. A no uważam, że to są najlepsze bronzery do tego właśnie takiego delikatnego efektu. One mają delikatne, bardzo delikatne drobinki, więc on też tak cudownie rozświetla, więc najlepsze. Masz go dzisiaj na twarzy, prawda? I wyglądasz na taką bardziej opaloną. Super, to też współgra. Chociaż zawsze jak są te ciemniejsze usta, to wtedy jak się robi, twarz się tak, robi brytyjska. Ja nawet jak teraz patrzę w podgląd, myślałam, że więcej tego bronzera nałożyłam, a to ta pomadka jednak wymazuje. No ale ogólnie dajcie znać, czy w ogóle jesień dla Was jest takim momentem jak u nas, że my naprawdę się tak poczwarzamy w jesieniary. Wiecie, w domu nagle świeczki, inne poduszki, kocyki już wyprane, jakoś ten klimat nawet deszczu, który teraz we Wrocławiu pada i mamy wrażenie, że to jest jakoś tak naprawdę... Jest okej, okay, nie? Jakby, jest okej. Okay, jakby... Nie mam czegoś takiego, że o nie... Nie mam, myślałam, że będę miała, ale to lato było fajnym latem, doceniłam każdy moment tego ciepełka i słoneczka. Zatęsknimy za nim, tak, ale... po to to jest. Ale nacieszmy się teraz ten czas. Tak, dokładnie, że trzeba, wiecie, pozytywnie w to wejść. Nawet, wiecie, jest tak ciemno, naprawdę, niedługo włączymy softboxy, już nie będzie światła dziennego. Ale mamy nadzieję, że ogólnie ten film był dla Was taką dawką pozytywnej energii jesiennej, bo o to nam chodziło. Podejrzewamy, że każdy z Was ma swoje rytuały jesienne, więc podzielcie się takimi swoimi tipami na jesień w naszych komentarzach, chętnie poczytamy i będziemy bardzo, 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 bardzo wdzięczne za subskrypcję naszego kanału, gdyż naprawdę dążymy do tych 70 tysięcy, które są naszym ogromnym marzeniem. Pomóżcie nam spełnić to marzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Prawda, jak w zniszku. Hoa, hoa, hoa. Aha, to taka...